Hej, witajcie, z tej strony Leonex i witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszej serii Battlefield 3 z Leonexem. Tak, w tym odcinku jesteśmy znowuż na tych naszych kanałach, no Shark Canals, znowu na tej mapce, znowu na trybie TDM, ale po prostu potrzebowałem przetestować sobie RKM typ 88, którego nie używałem naprawdę już bardzo dużo czasu. A konkretnie gdzieś tak może od... No, dużo czasu naprawdę, czyli to będzie około 6 miesięcy. Gdyż jakieś 6 miesięcy temu został wprowadzony już dawno temu patch, który spowodował, że ten RKM zmienił się w zwyczajne gówno. Ja wcześniej grałem nim naprawdę bardzo dużo. Dzięki niemu właśnie zacząłem ogólnie bawić się klasą wsparcia, ponieważ wcześniej mnie do tej klasy w ogóle nie ciągnęło. Ze względu na to, że bronie nie były zbyt ciekawe. Po prostu nie przytłaczało to, że one się tak długo przeładowywały. A dzięki temu, że właśnie dostałem broń, która może i miała długie przeładowywanie, ale miała ogromnego powera. Na jednym magazynku mogłem zabić dziesiątki ludzi. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, bo naprawdę zabicie na naprawdę gdy miałem 22 czy 3 level, to dla mnie zabicie na jednym magazynku 200 nabojowym chyba 7 osób to już było naprawdę niesamowite, epickie i w ogóle wiecie. Właśnie dlatego ten RKM mi się tak spodobał. A przez to, że ten patch został wprowadzony, ten RKM w ogóle do tego RKM w ogóle mnie przestało ciągnąć i w ogóle odpuściłem sobie samą klasę wsparcia. Po prostu już nie mogłem znaleźć równie dobrej broni i grałem nią tak bardziej okazyjnie, tą klasą wsparcia. A ostatnio został wprowadzony nowy patch, po którym ta broń stała się naprawdę znów taką kosą jak kiedyś. Znów stała się bronią, do której naprawdę się wraca, której się nie chce po prostu z rąk wypuścić na polu bitwy, która wam taki, gwarantuje troszkę takie poczucie bezpieczeństwa w przypadku spotkania takiego face to face z przeciwnikiem. Sam używam zestawu powiększony magazynek, chwyt przedni oraz celownik mechaniczny. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia dlaczego, ale w tej broni właśnie celownik mechaniczny spodobał mi się najbardziej. Próbowałem naprawdę z nawet sześciokrotnym scope, próbowałem z takimi, co mają, czyli 40, czterokrotne przybliżenie, czy też ze zwyczajnymi kolminatorkami, nic. Po prostu żaden z tych celowników nie spodobał mi się aż tak bardzo, jak celownik mechaniczny. Poza tym powiem wam, że dzięki temu, że mam teraz założony celownik mechaniczny, właściwie to nie mam założonego żadnego celownika mechaniczny, to jest... No, trudno by to nazwać po prostu jako coś założonego. Przez to, że właśnie nie miałem założonego żadnego celownika, powstała u mnie skłonność do strzelania z biodra normalnie, jakbym grał w Counter-Strike'u, jakby w Battlefieldzie nie było żadnego celowania. Tak, i to by było na tyle, co mogłem o tej broni tak od siebie powiedzieć. A teraz tutaj mam gdzieś przygotowane statystyki co do tej broni. To było sprawdza przed kilkoma patchami, te statystyki, które wam teraz podam, ale prawdopodobnie one by się za bardzo nie zmieniły do dzisiaj, ze względu na to, że DICE nie zmienia aż tak drastycznie tych swoich broni w kolejnych patchach. Ten RKM, którego używam, został wyprodukowany w Chinach. Mam magazynek o pojemności 100 pocisków, który można upgrade'ować sobie do 200 pocisków. Jego szybkostrzelność to 650 pocisków na minutę. Typ prowadzenia ognia jedynie full auto, czyli jedynie ciągły. Czas przeładowania wynosi 7,4 sekundy, a damage wynosi 25 punktów damage'u na pocisk w przypadku, gdy strzelamy na odległość do 50 metrów i spada do 17, jeżeli strzelamy na odległość większą niż 50 metrów. I tak, właściwie to jest tyle, co mogłem o tej broni powiedzieć, bo ja mam jeszcze tylko tyle, że jeszcze bardzo wiele osób uważa, że to jest jeden z najgorszych RKM-ów. Według mnie jest to w tej chwili jeden z najlepszych RKM-ów w BF-ie, co może też potwierdzić tym, że no, coraz częściej spotykam właśnie osoby używające tego RKM-u, nawet drużynach i przeciwnych, i naszych. Ale to prawdopodobnie też niektórzy tak mówili, że zazdrościli osobom, które miały po prostu szczęście, że trafiły na ten RKM, ponieważ on chyba nie jest właśnie dostępny w podstawowym, że tak powiem, wyposażeniu, w podstawowej wersji gry. Chyba trzeba mieć po prostu fuksę, żeby na niego trafić, tak samo jak ja właśnie na niego trafiłem. Tak samo jak na pistolet M1911. No i to właściwie naprawdę już jest tyle, co mogłem opowiedzieć o samym RKM-ie.
A teraz powiem wam o temacie, który ostatnio leci po prostu na gorąco, że tak powiem, i w telewizji, i w mediach, i w gazetach, kurde, wszędzie. A konkretnie o samym końcu świata. Kiedy wy to będziecie oglądać, to na pewno będzie po ptakach, ponieważ ja to nagrywam około... to nagrywam chyba teraz o 18 w sobotę. O Boże, jaką sobotę. W czwartek. A sam koniec świata ma niby być o 12.12 w piątek, czyli następnego dnia. I tak, ponieważ osobiście się bardzo samego końca świata nie boję, ponieważ wiem, słyszałem o tym, że to jest, że Bóg powiedział, nie znacie dnia ani godziny. Ja się tego w miarę staram trzymać, ponieważ jest to jednak dla mnie trochę bardziej optymistyczna wizja niż świadomość tego, że za chwilę mogę zginąć. Tak na przykład jak już jest 12.11 w ten piątek. Ale najbardziej mnie ciekawi jedna rzecz. Ja widziałem dziesiątki programów na Discovery, coś tam czytałem o tym też w gazetach, widziałem też w internecie takie rzeczy. Są ludzie na świecie, którzy przygotowywali się do tej apokalipsy, która prawdopodobnie nie nastąpi. Przygotowywali się do niej przez tygodnie, miesiące, lata, wybudowali tam Bóg wie jakie bunkry i inne takie pierdoły. Tak samo była masa jajogłowych, którzy twierdzili, że właśnie ten koniec świata nastąpi i tam podawali masę swoich powodów. Powiem wam, że ja się najbardziej jestem ciekaw, co ci wszyscy ludzie powiedzą, kiedy okaże się, że tego końca świata nie będzie, ponieważ według mnie jest to trochę samo w sobie dziwne, że po prostu bazując na zakończeniu się kalendarza jakiegoś tam ludu starożytnego, od razu wszyscy stwierdzają, że niby będzie koniec świata. Kurwa, mi się kalendarz na ścianie kończy co roku i jakoś końca świata nie ma. No. No i powiem wam, że też jestem ciekaw, czy będzie to samo co w 2000 roku. Jeżeli coś tam będą się musieli tłumaczyć, czy powiedzą to samo. Bo słyszałem, że podobno w 2000 roku podobno miała być też jakaś katastrofa, też miała być koniec świata, ze względu na to, że komputery odczytywały datę 00. Czyli wiecie, to ludzie myśleli, że to niby będzie jakiś chaos z powodu, że w 2000 roku komputery odczytają dwie ostatnie cyfry jako 00, to niby to cofnie jakieś do 1900 roku i to wpadnie wtedy jakaś masakra, będzie chaos i w ogóle burdel. Przez to ludzie, niektórzy nawet popełnili samobójstwo, bali się tego końca świata. To było naprawdę bardzo głupie, sama już ta teoria. I jestem ciekaw, co wtedy powiedzieli ci ludzie, którzy tak twierdzili, którzy się nie zabili, którzy twierdzili, że będzie koniec świata. I co powiedzą ludzie dzisiaj, którzy też tak twierdzili, że będzie ten koniec świata dzisiaj, bo wy to będziecie w piątek prawdopodobnie oglądać. No i tak, to już jest koniec rundy. Mój zespół niestety przegrał. Tutaj możecie sobie zobaczyć moje staty. Może nie są najzajebistsze na świecie, ale zawsze coś. Co prawda runda była, wiem, przerwana w samym środku prawie, że... Ale po prostu już nie miałem więcej tematów do gadania i nie chciałem tego nagrania ciągnąć w pizdu tam 20 minut. Dlatego naprawdę było sporo, co nagrałem z tego deathmatchu. Tutaj widzieliście, co dostałem za tą rundę, jakie tam przeznaczenia, jakie punkty. No, mówię dla was Leonyx. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!